Halo, halo. Datuję wieżę Saturn 2. Proszę o sprawdzenie łączności. Gotowy wieżę Saturn 2. Proszę o pozwolenie uruchomienia silnika. Wieża Merkury. Wieża Merkury, radio check. Merkury, Batumi wieża, radio 5 na 5, witamy serdecznie. Również 5 na 5, dzięki. Wieża Saturn 1, próba radia. Saturn 1, Batumi wieża, 5 na 5, witamy serdecznie. Wieża tutaj Neptun, skrzydło, dzień dobry, prosimy o zgodę na uruchomienie silników. Neptun, Batumi wieża, witamy serdecznie, udzielam zgody na uruchomienie silników. Wieża, tu Saturn 1, proszę o pozwolenie na włączenie silników. Saturn 1, bo tu mi wieża, udzielam zgody na uruchomienie silników.
wieżę, zgłoś do Neptun. Neptun, potem wieża. No dawaj. No to skrzydła Neptun, rozruch zakończony w dwóch maszynach. Prosimy o potwierdzenie, że nasze pozycje to 0102, a także o wyznaczenie ścieżki do startu. Neptun, potwierdzam, jesteś na stanowiskach postojowych 0102. Kołowanie drogami Whisky, Alfa i Backtrack z pasa 13. Whisky, Alfa, Backtrack 13, przyjął na... Proszę o zgodę na uruchomienie silnika. Merkury, Batumi, wieża. Udzielam zgody na uruchomienie silników. Mamy zgodę na uruchomienie, Merkury. Wieża, Merkury 2. Pytanie techniczne. Nie widzę modelu samolotu Merkurego 1. Czy coś wiesz o takim problemie? Uruchomić grę jeszcze raz, czy coś? U mnie, powiem tak, u mnie widać wszystkich, on jest po twojej prawej albo lewej, nie? Nie widzisz go? Spowodowana, tylko widziałem, ale teraz go nie widzę. Niech się przeloguje, to jest ten sam problem, co u mnie był wtedy. No dobra, to przeloguj się w takim razie, no trudno, poczekamy. Wejść z gry zupełnie, czy jakby, nie wiem, slot zmienić? Może To zmienić slot, no ten sam, to powinno być okej. Okay. Neptun, czy wy czasem nie zabłądziliście? Powinniśmy jechać. Backtrack był, powinniście wjechać na pas, dojechać do końca, zawrócić i ustawić się do startu. Przyjął, wybaczcie w takim razie. Zmienimy wam pas do startu, żeby czas trochę zaoszczędzić. Kołujcie na pas 3-1. Macie zgodę na zajęcie pasa. Droga kołowania Whisky Eco. Whisky Eco, pas 3-1 przyjął. Dwójka przyjął.
Jak tam, Merkury? Problem techniczny rozwiązany? Tak, rozwiązany, uruchamiam ponownie. Okej, przyjął. Saturn do wieży, zgłaszam gotowość do kreowania i proszę o potwierdzenie naszych miejsc parkingowych. Saturn, Batumi, wieża, zajmujecie stanowisko postojowe 0405, oczekujcie na zgodę do kreowania. Oczekujemy, przyjąłem. Neptun, Batumi, wieża. Macie zgodę na start. Po starcie kontynuujcie z planem lotu na waypoint drugi. Wznoście na 3000 stóp. Skontaktujcie się z Mars na 255. Kontakt 255 Mars, waypoint drugi, 3000 stóp. Przyjął Neptun, wykonaj. No wiem, że jakoś strasznie naokoło pojechali chyba tam, nie? Zamiast tutaj od razu sobie w lewo skręcić, to ich wieża tam przez pas dookoła nakierowała. Oni mieli backtrack zrobić, a pojechali rondem dookoła. A, sery, serki? Merkury, Batumi, wieża. Podajcie mi czas, kiedy więcej potrzebujecie do kołowania. Przyjął, dziękuję.
tutaj Neptun, Neptun Airport. Przyjął. Do widzenia, powodzenia, cześć. Merkury, Batumi, wieża, kołowanie, udzielam zgody na kołowanie, kołowanie drogami Whisky, Alfa i Backtrack z pasa 13, czyli w Alfą wjeżdżacie w prawo na pas, idziecie do końca, zawracacie, meldujecie gotowość do startu. Kołujemy Whisky, Alfa i potem Backtrack na pas numer 13, Merkury. Saturn, Batumi wieża, czy jesteście gotowi do kołowania już? Tak, jesteśmy gotowi, wieża. Przyjął. Jak macie zgodę na kołowanie za dziesiątkami, poczekajcie, aż dziesiątki zjadą, kołujecie za nimi Whisky, Alfa i zatrzymujecie przed wjazdem na pas. Powtarzam, Whisky, Alfa i zatrzymujecie przed wjazdem. Z pasa będą startowały najpierw A10. Whisky, Alfa i czekamy na wjazd na pas. Przyjąłem, dziękuję. Tak, tak, otworzyłem. Neptun, zgłoś to Mars. To Neptun, dzień dobry, jesteśmy, zgłaszamy. Dzień dobry, Neptun, potwierdzę kontakt radarowy. Neptun, B52 w tym momencie na azymucie 270-90 mil od was. Kontynuujcie zgodnie z planem lotu, ale przyspieszcie jak możecie, żeby go przychwycić o czasie. 95, 270 azymut, przyspieszam.
Neptun, Mars, P52, 67 mil od Was na 272. Neptun przyjął. Saturn do wieży, zatrzymaliśmy się i czekamy na pozwolenie na wjazd na pas. Przyjęło, oczekujcie. Neptun w prawo na 310. Chyba nie to radio, bo tu mi wierzę. Przyjął. Neptun w prawo na 310. Neptun przyjął prawo na 310. Merkury gotowy do startu. Merkury, Batumi, wieża przyjął, macie zgodę na start. Po starcie wznieście na 3000, kontynuujcie z planem lotu. Wysokość podczas przelotu i dolotu do celu według waszego uznania. Po starcie zgłoście się do Mars na 255. Po starcie według planu lotu wznosić początkowo do 3000, potem według uznania w powietrze zgłosić to Mars na 255. Saturn, Batumi, wieża, macie zgodę na zajęcie pasa. Backtrack na 13, skręcacie w prawo, zawracacie, meldujecie gotowość do startu. Saturn, przyjąłem, wjeżdżamy na pas. Mars, tu Merkury, jesteśmy w powietrzu po starcie z lotniska Batumi. Przyjął, dzień dobry, potwierdzam kontakt radarowy, kontynuujcie z planem lotu. Zgłoście mi w ostatnim waypoincie i przed rozpoczęciem ataku na cele naziemne. Przyjął, zgłosimy przed rozpoczęciem ataku, Merkury. Neptun, Mars,
Potwierdźcie mi, że macie kontakt wizualny albo radarowy z Pontiaciem. Neptun potwierdza kontakt wzrokowy z naszym celem, odbiór. Przyjął, kontynuujcie. Dołączcie do niego, kontynuujcie za nim, eskortujcie go. Neptun przyjął. Neptun, Mars, w prawo na 050. Mamy gorące trzy niezidentyfikowane cele zbliżające się do Was. Neptun, 3 cele 050 przyjął. Wyprzedzamy cel. Saturn do wieży, jesteśmy gotowi, czekamy na pozwolenie na start. Saturn, Batumi wieża, udzielam zgody na start. Po starcie wznoście na 15 000 stóp, kontynuujcie z planem lotu. Po starcie zameldujcie do Mars na 255. Dziękuję, pozdrawiam, cześć. Do Mars 55, dziękuję, pozdrawiamy, cześć. Neptun, Mars, trzy cele gorące na 050, wysokość w przybliżeniu 2500 stóp. Siła 2500 stóp, trzy gorące, 0,5. 050 Neptun. Przyjąłem, ale 0,50. Saturn w powietrzu. Mars, udzielam zgody do ataku, atakujcie. Odpowiedź na drogę Saturn. Neptun, udzielam zgody do ataku, atakujcie. Saturn, witamy serdecznie, potwierdzam kontakt radarowy. Wznoście na 15 000 stóp, kontynuujcie zgodnie z planem lotu patrol.
mam jedno zastrzeżenie. Dobra, robota Neptun, kontynuujcie. Neptun do Mars, 3 razy tango zniszczone. Neptun Mars, mamy jeszcze jeden kontakt w waszym rejonie, wrogi MiG-21. Atakujemy z działka, to jest już zniszczony, tylko jeszcze leci. Ajax, tutaj grupa Saturn, próba radia, czy mnie słychać? Tak, potwierdzam. Witaj Ajax, jesteśmy w drodze na pierwszy waypoint. Merkury, break. Przekroczyliście rzekę, jesteście za wysoko. Merkury, odbij na południe, wlatasz w strefę znacznej aktywności artylerii AA wroga. Neptun Mars, dołączcie do B-52. Eskortujcie go. Do celu zostało wam jeszcze 30 mil.
Saturn Mars. Sprawdźcie proszę wasze położenie. Wydaje mi się, że jesteście na południe od waszego planu lotu. Mars to Merkury, rozpoczynamy atak. Merkury Mars, przyjąłem. Powodzenia. Saturn, Mars, proszę o potwierdzenie, że wiecie, gdzie jesteście i kontynuujecie zgodnie z planem lotu. Saturn, zgłoś dla Mars. Saturn zgłasza do Mars. Jesteśmy na kursie 07. Jedziemy lekko w lewo. Przyjął, dziękuję. Odległość 27 km do pierwszego waypointu mamy. Saturn Mars, dziękuję serdecznie, kontynuujecie. Merkury, Mars, komunikat z od obserwatora na froncie. Czołgi w tym momencie przekraczają jedyny most, czynny most w rejonie waszej aktywności. Mars, kontynuujcie nalot. Boże, Merkury, Mars, kontynuujcie naloty. Tu Merkury, przyjąłem, kontynuujemy nalot. Neptun, Mars, pont jak melduje, że będzie podchodził do bombowania od zachodu, ustawi się w linii pasa, utrzymujcie bezpieczną odległość i będziemy was prosili o potwierdzenie zniszczeń na lotnisku. Jak przyjął Neptun? Tu Neptun, będziemy obserwowali w bezpiecznej odległości. Saturn, Mars, mamy trzy niezidentyfikowane kontakty radarowe 058, 80 mil od was. Udajcie się tam, sprawdźcie co to jest.
Powtarzam jeszcze raz, trzy niezidentyfikowane kontakty, Saturn na 057 w tym momencie, 80 mil od Was. Trzy niezidentyfikowane kontakty na 057, tak? Przyjąłem, dzięki. Przyjąłem, przechwycić, sprawdzić co to jest. Saturn, Mars, kontakty 60 mil od Was, 059. Alak, skanujemy teren, ale niestety nie potwierdzamy radar, że jeszcze już znamy kontakty. Przyjął, kontynuujcie na obecnym kierunku, zaraz dostaniecie dokładniejszy raport. Mamy kontakt na jeden duży obiekt. Jak na Saturn na jakim kierunku od Was? Kierunek 058. Przyjął, to będzie to. Spróbujcie to przechwycić. Przechwycamy, przyjąłem. Neptun, Mars, komunikat od Pontiac, bombs gun. Po zrzuceniu całego ładunku, sprawdźcie zniszczenia na lotnisku, dołączcie do Pontiac i odstawcie go w bezpieczne miejsce. Potwierdzamy, bomby poszły. Neptun, Mars, nadawaj. Ocena skutków nalotu, cały pas zniszczony, około 40 bomb trafiło w cel. Przyjął, świetna robota, kontynuujcie eskortę, Pontiac. Zniszczony jeszcze jakiś system radarowy lotniska.
Ewax, prosimy o pozwolenie na strzelanie na otwarcie ognia. Udzielam. Saturn. Strzelałem. Alex, razem z dużym celem widzimy jeszcze osłonę, prawdopodobnie dwa myśliwce. Saturn Mars, potwierdzam, według naszej identyfikacji najprawdopodobniej Tu-22, wasz priorytet na chwilę obecną to jest bombowiec strategiczny. Spróbuj, wasz priorytet to Tu-22. Wyeliminujcie go, potem osłona. Priorytet Tu-22, przyjąłem. Mars, tu Merkury, jesteśmy namierzani przez wrogie MiG-29. Neptun, mamy kontakty na naszej godzinie 3, MiG-23, potwierdza biorę. Neptun, potwierdzam jakąś aktywność w tym obszarze. Na razie kontynuujcie z Pontiac. Przyjąłem, kontynuujemy skok. Merkury Mars potwierdza, mamy w tym momencie znaczną aktywność w powietrzu. Kontynuujcie, na razie jesteście niezagrożeni. Kontynuujemy, Merkury. Saturn 1 do wieży Batumi. Oczekuj. Saturn 1, Saturn 2, zgłoście. Przeoczekuję.
Saturn 1, Saturn 2, zgłoście. Saturn 1, Saturn 2, zgłoście. Saturn z rezerw, jak zakładam. Macie w rezerwach też waszego skrzydłowego jakiegoś? Obydwaj z tego, co wiem, spadli. Przyjął. Spróbuj z skrzydłowym, jak możesz potwierdzić, za ile jest w stanie być gotowy do lotu. Potrzebujemy was w miarę szybko w powietrzu. W tej chwili, no już w tej chwili mogę odpalać silniki, prowadzącego już mam też. Saturn, w takim razie macie zgodę na uruchomienie, po uruchomieniu zgłoś. Przejazd Saturn uruchamy. Neptun, proszę informacji, ile macie paliwa jeszcze? Dwójka do mas, 10600. W przybliżeniu, ile to jest minut lotu? Dopiero zrzuciłem zbiorniki wewnętrzne, myślę, że jakieś pół godziny spokojnie. Przyjął. Neptun, Mars, Saturn 1, 2, 2, 8, 5, jakby co. Neptun, Mars, w prawo, zostawcie Pontiac, skręćcie w prawo na 3, 1, 9, zbliżają się do was 2 migi, 23, wysokość 20 tysięcy stóp, wasze zadanie to je przechwycić, wyeliminować. Neptun przejął. Bierze to Saturn 2, rozrzut wykonany, czekam na rozkaz. Przyjął. Saturn, będziecie mieli start z pasa 3, 1. Mars to Merkury, wracamy do bazy. Odlot z pasa 3, 1, macie zgodę na kołowanie drogą Delta. Po zajęciu pasa zameldujcie. Merkury Mars przyjął, kończyło się paliwo czy amunicja? Cele, które widzieliśmy, zniszczyliśmy, szyłki i czołgi. Przyjął, Merkury, jeżeli macie, potwierdźcie mi, że macie jeszcze jakieś paliwo i amunicję do kontynuowania walki. Merkury, czy jeszcze jakieś cele naziemne jesteście w stanie zniszczyć, czy musicie wracać do bazy? Merkury, jeszcze jesteśmy w stanie zniszczyć. Mamy łącznie 4 rakiety i 4 bomby. Przyjął. W takim razie Merkury, zachodnio-północna część sektora GG-27. Tam jest jakaś artyleria, spróbujcie ją tam wyczyścić do końca. Powtarzam ponownie, zachodnio-północna strona sektora GG-27. Zachodnio-północna strona GG-27, Merkury przyjął. Saturn, co z waszym skrzydłowym? On też uruchamia i kołuje z wami, tak? Zaraz będzie kontaktował się. Przyjął. Proszę o pozwolenie na włączenie silników i kołowanie. Udzielam. Uruchamiajcie silniki, kołujcie za Saturnem drugim na pas 3-1. Po zajęciu pasa zameldujcie gotowość do startu. Przyjąłem.
Mars, podaj nam wektor do wrogich dwóch migów 29, mniej więcej razem 3, 3, 5. Wysokość prosimy. Neptun, Mars, migi rozproszone, 1 na 3, 1, 5, 20 mil od ciebie na wysokości 31 tysięcy stóp. Drugi na kursie 3, 4, 8, odległość taka sama, 20 mil, wysokość 17 tysięcy stóp. Saturn, prosimy o pozwolenie na start. Saturn, czekaj. Saturn, Batumi wieża, udzielam zgody na start. Po starciu utrzymuj kierunek pasa, wznoś na 10 tysięcy stóp. Skontaktuj się z Mars na 255,0. Przyjadam, startujemy. Neptun do Marsa, mamy jeszcze miga 29 w naszej okolicy, podaj jakąś pułap dla niego i Azymu. Neptun, Mars, mig na 3000 stóp. Wieża Batumi, tutaj Saturn 2, awaria lewego silnika, mój prowadzący spadł, rozjewał się. Muszę lądować. Ja proponuję inaczej. Wejdź na krąg, oczekuj na niego po prostu. Mars, Neptun, Oczekuj, nie dosłyszałeś. Nie mam silnika. A, przyjął, dobra. Dobra, w takim razie Mars, na lądowanie. Neptun, nadawaj. Neptun, Mars, nadawaj. Neptun 2, straciliśmy jedynkę, pilot wyskoczył nad wodą, trzeba wezwać akcję ratunkową, ja walczę z migiem. Przyjął, uruchomiłem misję ratunkową. W takim razie Neptun, wracaj azymut na podejście 140 100 mil. Proszę azymut do wrogiego Mi 29 i pułap. W tym momencie Neptun, w twojej okolicy nie widzimy nic na radarze, jest czysto. Okej, prawdopodobnie jedynka go zastrzeżył. Proszę azymut wektor do bazy odbiór. Neptun, powrót do bazy, azymut 140 100 mil. Halo, halo? Halo, Mars?
Jupiter. Słuchaj, słuchaj. Wyłącz proszę na TeamSpeaku nadawanie. Rozmawiamy tylko na radiu. Jak jesteś gotowy, zaraz cię podrawiamy. Jupiter, przejdź na częstotliwość wieży 1.3.1.0. Powtórz proszę. Przejdź na częstotliwość wieży Batumi 1.3.1.0. Zapomniałem, że na tym spiku też mnie rzucił. Saturn, jak u was uruchamiacie? Macie zgodę na uruchomienie. Saturn, zgłoś dla Batumi wieża. Saturn, zgłoś dla Batumi wieża. Markury, Mars, proszę od C-Trap. Mars tu Markury, wciąż poszukujemy celów. Dobra. Jesteście gotowi do uruchomienia, Jupiter? Saturn. Zmiana prowadzącego Saturn 1, jesteśmy gotowi do uruchomienia i do kołowania. Saturn 1, uruchamiajcie, zgłoście gotowość do kołowania. Jeden gotowy. Jupiter 1 do wieży. Jupiter 1, oczekuj. Neptun na Batumi, to jest jedynka czy dwójka? Tutaj Neptun, piątka to jest przed Batumi na podejście. Nawigacja 5. Oczekuj Neptun. Saturn 1 gotowy do kołowania. Przyjął, jak dwójka? Też w gotowości. Przyjął, czyli tak poprzednio. Kołujcie Delta na pas 3.1. Macie zgodę na zajęcie pasa. Zgłoście gotowość do startu. Neptun, potwierdzam. Punkt nawigacyjny numer 5 to jest początek ścieżki podejścia. Przyjąłem Mars, będę kierował się do Batumi. Saturn 1 na pasie, czekamy na pozwolenie do startu. Przyjął. Saturn 1, macie zgodę na start. Po starcie utrzymuj kierunek pasa, wznoś na 10 tysięcy stóp. Skontaktuj z Mars na 255,0. Przyjął z pozwolenie na start, zgłosić w powietrzu. Do zobaczenia. Dzięki, cześć. Neptun na lotnisku Batumi. Neptun na lotnisku Batumi, zgłoś. Powtórz,
ja wołam na drugim radiu tego. Neptun, wy jesteście jedynka czy dwójka? Was skrzydłowy to był... Jaki numer? Czy wy byliście skrzydłowym? Jedynka to był Borsuk, Neptun 2 to ja. Przyjął, dobra, kontynuuj. Jedynka, Neptun, jedynka, Neptun, jedynka, zgłoś. Jupiter 1 zgłasza się, bo podejrzewam, że o mnie chodziło. Nie, nie, ty jesteś Jupiter, ja wołam Neptuna, sekunda jeszcze. Neptun 1, Neptun 1, zgłoś. Borsuk. Jupiter, czekaj, próbuję ci jakiegoś skrzydłowego załatwić. Powtórz? Oczekuję jeszcze na zgodę, próbuję ci jakiegoś skrzydłowego załatwić. Jeżeli trzeba, polecę sam. Dwójka do Marsa proponuje wysłać Neptun 1 jako wsparcie. Tak, 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 ja mam plan, tylko próbuję go wywołać, nie mogę go wywołać w tym momencie. Neptun 1 zgłoś. Neptun 1 zgłoś. Mars awaryjnie, Saturn. Nie możemy wystartować informacyjnie. Pas 1-3. Leżą wraki po prostu na pasie, nie możemy wystartować. Okej. Okay. A skąd się te wraki tam wzięły? Sekunda, Neptun 1. Wieża Batumi to Saturn. Niestety nie możemy wystartować. Jest jakiś wrak niewidzialny na pasie. Rozpierdoliliśmy się znowu, no. Spróbuję tym razem z dopałką i szybciej wzbić się w powietrze. Nie możemy wystartować. Przyjął w takim razie, dobra, to próbujcie jeszcze raz. 13 macie zgodę na uruchomienie, kołowanie. Jupiter, Neptun 1, głoście. Neptun 1 jesteś? Neptun 1 jesteś? Potwierdzam, Neptun 1, Neptun 1 jestem. Neptun 1, Jupiter, działacie razem jako Jupiter. Jupiter jest w tym momencie też na pasie w Batumi. Macie zgodę na uruchomienie, kołowanie na pas 3-1. Na pasie 3-1 dojedziecie do samego końca pasa, dlatego że pod koniec pasa podobno jest jakiś wrak i dziury w pasie prawdopodobnie. Spróbujcie jak najszybciej się wzbić w powietrze. Jak przyjąłeś, Jupiter? Jupiter 1 przyjął. Dobra, to Jupiter prowadzisz, Neptun 1 jest twoim skrzydłowym. Jupiter, macie zgodę na uruchomienie, kołowanie na pas i start. Tylko tak jak mówię, weźcie jak najdalej, dojedźcie do tym 3-1, żeby mieć jak największy rozbieg. Ja w tym momencie cały ruch spróbuję przekierować na inne lotnisko, także tu już nikt nie będzie podchodził do lądowania. Jupiter 1 już wierzę, Batumi z Saturn startuje, znaczy podjeżdża na pas 3-1. Przyjął. Mars, mam pytanie, jaka częstotliwość dla Jupiter? Mars ci tego nie odpowie, z Neptunem musisz się dogadać. Możecie na tym kanale się dogadać. 264 jak Jupiter. Saturn 1 na pasie, czekam na dwójkę i możemy startować. Neptun zgłoś dla Mars.
Neptun 2 zgłasza. Neptun, zmiana planów. Niestety, ale lotnisko Batumi z jakiegoś powodu jest nieczynne. To są problemy z pasem startowym. Będziemy Was ściągali do Kobuleti. Częstotliwość radia taka sama jak Batumi 1.3.1. Ja Was poprowadzę na ścieżkę na pas 0.7. Jak będziecie ustabilizowani, wołajcie Kobuleti wieżę na 1.3.1, jak przyjął. Przyjąłem zapasowe Kobuleti. Proszę podać dystans ode mnie do Kobuleti. Neptun Mars w tym momencie 30 mil. Przygotujcie się do skrętu w lewo. Ustawię Was na ścieżkę zaraz. Okej, mało paliwa, ale próbuję. Oczekuję na kierunek. Saturn 1 gotowy do startu. Dobra, Saturn, to spróbujcie startować. Powodzenia Wam życzę w takim razie. Po starcie 255, tak jak wcześniej mówiłem, 10 tysięcy stóp. Kontynuujcie w kierunku pasa, głoście do Marsa na 255. Powodzenia. Przyjął 255, złożyć w powietrzu, cześć. Neptun w lewo na 095. Merkury, Mars, proszę Citrap. Mars tu Merkury, aktualnie kończymy ostatnim podejście atakiem. Jeżeli uda się, to będzie wszystko wyczyszczone w tej części mapy. Super, rewelacja. Czyli po ostatnim ataku zameldujcie mi, że skończyliście atak. Mamy zmianę lotniska, będziemy Was próbowali ściągnąć na Kobuleti. Batumi w tym momencie zamknięte. Przyjąłem Batumi zamknięte, będziemy wracać na Kobuleti i dać znać, kiedy zakończymy atak. Neptun 1 na Mars, kontakt wzrokowy z lotniskiem, kieruje się na 07. Rewelacja. Neptun, macie zgodę na podejście i lądowanie na pasie 07. Po wylądowaniu zjedź pierwszą drogą kołowania w prawo. Zamelduj, jak będziesz na ziemi. Przyjąłem, Neptun 1. Neptun 2, sorry. Saturn 1, zgłaszam w powietrzu. No, witam. Potwierdzę kontakt radarowy. Saturn, w takim razie wy wznoście na 15 tysięcy stóp, w prawo na 3, 5, 6. Oczekuj dalszych rozkazów. Przyjął 3, 5, 6. Witamy. Jupiter to Batumi. No dawaj, Jupiter. Prosimy o zgodę na start. Jupiter, Batumi, udzielam zgody na start. Pamiętajcie, panowie, startujcie z pełną dopałką. Pod koniec pasa są jakieś dziury, straciliśmy tam parę samolotów. Startujcie z dopałką, próbujcie rwać jak najszybciej. Po starciu utrzymujcie kierunek pasa, wznoście na 10 tysięcy stóp. Skontaktujcie z Mars na 255,0. Powodzenia. Neptun 2 do wieży Kobuleti. Proszę o zgodę na lądowanie na pasie 07. Kobuleti wieża, witamy serdecznie. Neptun, widzimy Was, jesteście na ścieżce w osi za wysoko, zdecydowanie za wysoko. Zniżajcie, kontynuujcie podejście, macie zgodę na lądowanie. Po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w prawo. Przyjąłem pierwsza w prawo, zgoda jest. Do zobaczenia. Jupiter 1 w powietrzu. Przyjął zmienę na 255,0. Jupiter 1 do Batumi. Możesz powtórzyć ostatni rozkaz? Jupiter 1, przejdź się na częstotliwość Mars 255,0. Jupiter 1,
Witam. Saturn wznoś się na 15 000 stóp, utrzymujcie kurs. No, potwierdzam, jesteśmy na 5000 metrów, no 15 000 stóp potwierdzam. Okej, przyjął, to kontynuujcie w takim razie. Jupiter, wy w lewo na 3, 1, 3, wznoś się na 15 000 stóp. Jupiter 1 przyjął. Merkury, Mars, proszę o C-trap. Mars tu, Merkury, atakujemy ostatnie cztery czołgi, jakie udało nam się znaleźć właśnie przed chwilą. Także jeszcze chwilkę tutaj polatamy. Przyjął, kontynuujcie. Neptun do wieży, jestem na ziemi, koło do parkingu. Przyjął, Neptun. W takim razie zaparkujcie, możecie wyłączyć silniki. Niedługo będziemy tu wszystkich ściągać na kabuletki. Przyjąłem Neptun 2. Są sloty spektatora, że tak powiem, poza RP. Także jak, i radia też idzie nasłuchiwać. Saturn, Mars, pod wami operują dwie sojusznicze A-10 i będziecie przelatywali nad naszą flotylą okrętów. Przejął. Jupiter 1 do Mars. Potwierdzam wysokość 15 000 stóp. Przyjął Jupiter. Kontynuujcie kurs dalej dla was 3-1-1. Potwierdzam. Merkury, Mars, informacyjnie nad wami w tym momencie dwa sojusznicze MIG-29. Mars, tu Merkury, przyjąłem dwa MIG-29 nad nami. Aha, spoko. Czekaj, może spróbuję ci to wysłać, może się uda teraz. Nie za radio. Saturn, Mars. Wydaje się, że po zniszczeniu lotniska Tsukimi, wyeliminowaniu obrony przeciwlotniczej, możemy spróbować wysłać w głąb terytorium wroga. Kontynuujcie wizualnie wzdłuż wybrzeża na północ. Oczekujcie dalszych rozkazów. Przyjął, kontynuować wzdłuż wybrzeża. Oczekujemy na dalszy rozkaz.
Jupiter 1 do Mars. Zaobserwowaliśmy kontakt. 2. Przyjął, już patrzymy, oczekuj. Uzupełnienie komunikatu, azymut mniej więcej 320, 40 mil. Jupiter, Mars, potwierdzam, 2 niezidentyfikowane kontakty, wysokość 20 tysięcy stóp, poruszają się w wasze prawo. Podleźcie bliżej, spróbujcie zidentyfikować, meldujcie co to jest. Jupiter 1 potwierdza. Neptun 2, poza radiem jakieś 5 minut. Przyjął. Do Mars, potwierdzamy, to są migi 23. Jupiter, Mars przyjął, w takim razie macie zgodę na otwarcie ognia i próbę wyeliminowania tych kontaktów. Jupiter przyjął. Mars, Merkury, return to base. Przyjął Merkury. W takim razie kontynuujcie na 229. Spróbujcie się spotkać, tak żeby razem do Kobulet nie podlatywać. Kontynuować na 229 do Kobulet i spotkać się razem. Przyjąłem. Saturn w lewo 260. Przyjął w lewo 260. No to nacz trójce chyba, co? To na trójce na 10 tysiącach wtedy się widzimy. Saturn w tym momencie 2 niezidentyfikowane kontakty, 247, 22 mile od was, wysokość 820 stóp. Obróćcie się, spróbujcie zidentyfikować. No przyjął, 247, mam już zakłócenie z tego kierunku, lecimy tam. Mars, kogoś dla Jupiter? Jupiter, nadawaj. To Jupiter, zgubiliśmy kontakt radarowy. Jesteście w stanie nam pomóc? Potwierdzam. Jupiter, kontakty na 082, 11 mil od was. 082, 11 mil przyjął Jupiter. Czy mamy w razie czego autoryzację do tworzenia ognia? Tak, potwierdzam. Przyjął, dzięki. Komunikat informacyjny dla Saturn i Jupiter. Prawdopodobnie poluliście te same kontakty, działacie w podobnym rejonie. Uważajcie, żeby nie było friendly fire. Saturn przy... Reagan? Saturn, Mars, kontakty 1, 7, 7, 10 mil nisko od ciebie. Przyjął.
sprawdźcie, czy nie namierzacie swoich. Jupiter 1 do Marsa. Dawaj, Jupiter. Dawaj, Jupiter. Zgubiłem migi 23. Czy Mars może pomóc? Tak, potwierdzam. Jupiter, migi w tym momencie azymut 104 od ciebie, 22 mile, bardzo nisko. Znalazł na radarze, potwierdza kontakt. Saturn, migi od ciebie 1.05, 16 mil. Proszę przyspieszyć terminację, bo zbliżają się niebezpiecznie do naszych dziesiątek. Przyjął 1.05, tak? Saturn, Mars 1.10 w tym momencie. Break, Merkury, odbijecie na 180 jak najszybciej, gonią was 2 migi 23. Merkury, odbijemy w 180. Przyjął Merkury, przygotujcie się do defensywy, mówię, macie dwie 23, które was gonią. Odległość w tym momencie od was jakieś 12 mil na waszych plecach. Saturn, proszę przyspieszyć terminację tych migów. Stanowi w tym momencie bezpośrednie zagrożenie dla naszych dziesiątek. Saturn, Mars, migi w tym momencie 1.15, 20 mil od ciebie nisko. Jupiter 1 do Marsa, proszę o zgodę na strzał, migi 20. Jupiter, macie zgodę, odpalajcie. Oczekuję na autoryzację. Masz autoryzację. Fox One. Jupiter, mamy jakieś dodatkowe migi jeszcze w rejonie, azymut 075 od was, 12 mil, to są inne migi, inna grupa migów, wyeliminujcie. Dobra, Merkury, kontynuujcie na obecnym kursie, zaraz dostaniecie na miarę na ścieżkę podejścia. Wydaje się, że migi nie są już dla was zagrożeniem. Mars, proszę, powtórz. Merkury, Mars, kontynuujcie na obecnym kursie. Migi nie są już dla was zagrożeniem. Zaraz dostaniecie wektor na ścieżkę podejścia do Kopuleti. Dobrze, kontynuujemy na obecnym kursie. Czekamy na ścieżkę. Saturn, no niestety nie widzimy tych migów. Jupiter 1 do Mars, zestrzelenie jednego miga, potwierdza. Przyjął Jupiter, Jupiter nadawaj. Saturn nadawaj, sorry. Merkury, Mars, będziecie prowadzeni na Kopuleti pas 07. Oczekujcie na wektor. Kopuleti pas 07, czekamy na wektor. Merkury. Merkury 2 w prawo na 2.16, utrzymuj 5000 stóp. Powtarzam, Merkury 2, 2.16, 5000 stóp. Merkury 2, proszę o pozwolenie na dołączenie do prowadzącego. Już nawiązałem kontakt wzrokowy.
Przyjął, dobra, w takim razie kontynuujcie, będę was razem podprowadzał na pas 07 Kobuleti. Kolejną rakietę MiG-23 z innej grupy. Potwierdzam zestrzelenie. Przyjął, Mars, informacje do wszystkich. Pamiętajcie, że mamy MiG-29 sojusznicze, mamy F-15 i MiG-29, żeby nie było friendly fire. W tym momencie to nadal czysto. Dobra robota, panowie. W takim razie Saturn i Jupiter, zejdźcie na 5000 stóp, kontynuujcie na 1.80. Merkury, daj w prawo na 2.21. Merkury. To Saturn 1 z wrogich samolotów zniszczony, jeszcze są dwa, jeszcze są dwa. O, u nas na radarze czysto. Potwierdźcie, zameldujcie, że tam jeszcze coś jest w tym rejonie. Piętnastka MiG jest przyjazny za tobą, to się tam nie przejmuje. Przed nami jest coś. Potwierdzam. Saturn, Jupiter. Teren, rejon na radarze wydaje się być czysty. Kontynuujcie 5000 stóp, kierunek 1.80. Jupiter, Saturn, potwierdźcie proszę przyjęcie ostatniego komunikatu. Jupiter, to Mars. Możesz powtórzyć ostatni rozkaz? Powtarzam, 5000 stóp, kierunek 1.80. Potwierdzam. Jupiter zwolni do 300 węzłów. Reagan. Merkury w lewo na 0.70. Zlokowana w tym momencie. Mars, czy potwierdzasz aktywność jeszcze wrogich samolotów? Odmawiam. Wycofuję się z rejonu operacji. Kierunek 1.80, wysokość 5000 stóp. Przyjął 1.80, 5000 stóp. Stwierdzam, kierunek 1.8, 5000 stóp. Dobra. Merkury, Mars, potwierdźcie mi, jak złapiecie ILS-a albo będziecie mieli wizualne lotnisko, proszę. Właśnie ma ILS-a albo wizuala, Merkury. Merkury, skoryguj w prawo na 0.76, możesz zniżać do 4000. Prawo 0.76 i zniżam do 4000. Neptun 2 zwolni do 310 węzłów. Merkury w lewo na 0.70.
Merkury zniżaj do 2500 stóp, lotnisko 10 mil przed tobą. Jupiter, sam Jupiter bez Neptuna, w prawo na 262. Neptun w prawo na 251. Neptun zwalniaj, sam Neptun. Saturn 2 w prawo na 255, zniż do 5000 stóp. Przyjął 255. Saturn 1 w prawo 255, zniż do 5000 stóp. Powtórz. Drugi Saturn, spróbuję was już tutaj porozdzielać, żeby was ustawić do lądowania. W prawo na 255, 5000 stóp, drugi Saturn tak samo. Merkury, macie wizual na lotnisko? Potwierdzam. Dobra, Merkury, macie zgodę na podejście i lądowanie na pasie 07 Kobuleti, przejście na częstotliwość wieży 131,0, dzięki, cześć. Jupiter 1, Puma, podejście i przejść na 131, dzięki. Jupiter 1 do Marsa. No dawaj, Jupiter. Patrzysz, że lecę zgodnie z kierunkiem. Oczekuj, zaraz was ogarniemy, bo tu się dużo dzieje. Mars do Saturn. Saturn, zgłoś. Saturn, zgłoś do Mars. Saturn, zgłoś. Dobra, podchodzicie razem, jak rozumiem, tak? Dobra, czyli podchodzicie razem, kieruję was razem na podejście. Merkury, wy jesteście na 1 czy 1? Merkury 2, potwierdzam. Merkury, dobra, witamy w Kobuleti. Po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w prawo. Zajmijcie dowolne stanowisko postojowe. Pierwsze w prawo i na dowolny parking. A wy, Merkury, odchodziliście na drugi krąg, tak? Merkury 2, potwierdzam. Przyjął, to zaraz was ogarniemy. Saturn w lewo na 172. 2. Neptun w lewo na 293. 293 Neptun. Jupiter lewo 171. Merkury, wznieś się na 5000 stóp, w lewo na 251. Lewo 251, 5000 stóp, Merkury. Jupiter zwolni do prędkości minimalnej. Jupiter. Saturn 170. Saturn w lewo na 120. 0, 120, Saturn. Jupiter zwolni. Jupiter. Saturn, jak możecie, przyspieszcie do 300 węzłów. Neptun zwolni do 300 węzłów. Jupiter utrzymuje 300 węzłów. Neptun, Jupiter. Jupiter w lewo 091. Jak tak? Neptun lewo 253.
Neptun. Saturn, lewo, 070, lotnisko przed wami. Przyjął 070. Merkury, lewo, 252. Lewo, 252, Merkury. Neptun, prawo, 070. 070, Neptun. Saturn, lewo, 060. Przejole, 060. Saturn, zniżaj do 3000 stóp. Jupiter, lewo, 067. Jupiter, 067. Neptun, zwolnij do 300 węzłów. 300 Neptun. Saturn w prawo, 070. Przyjął 070, widoczność pasa jest, także podchodzimy. Przyjął, macie zgodę na podejście, skontaktuj się z wieżą, Kobulet i wieża na 131,0. Przyjął. Jupiter zwolni do 250 węzłów. Neptun zwolni do 250 węzłów. 250 Neptun. Jupiter. Jupiter, skoryguj w prawo, 070, lotnisko przed tobą, 15 mil. Jupiter, 070. Saturn, potwierdź, że jesteś na 131. Potwierdzam, jestem. Dobra, Saturn, macie wskazane na podejście, lądujcie na pasie 07, po wylądowaniu pierwsza w prawo, utrzymuj się prędkość, za wami trzy samoloty kolejne. Przyjął, podchodzimy, jestem na prostej. Neptun w prawo, 070, lotnisko przed tobą, 15 mil. Jupiter 1. To Mars. No dawaj, Jupiter. Podpytam kontakt wzrokowy z lotniskiem. Dobra, Jupiter, przejdź na 131,0, masz zgodę na podejście, skontaktuj się z wieżą na 131,0. Utrzymuj prędkość. Tak. Neptun zwolni do prędkości minimalnej. Minimalna Neptun. Jupiter 1 do wieży Batumi. Cześć, witajcie Jupiter. Macie kontakt wzrokowy z lotniskiem, tak? Mamy kontakt wzrokowy, potwierdzamy. Przyjął. Jupiter, utrzymuj się prędkość minimalną. Jesteście trzeci w kolejce do lądowania. Macie zgodę na podejście, nie macie zgody na lądowanie jeszcze. Podchodźcie, dostaniecie zgodę na lądowanie. Prędkość minimalna, Jupiter. Macie 290, zmniejszcie prędkość. Wyhamujcie do prędkości minimalnej. Neptun 1, czołem, jestem na podejściu 070, ścieżka. Cześć, Neptun, to było na 1-3-1, tak? Potwierdź, proszę. Tak, Neptun, potwierdzę 1-3. Dobra, Neptun, prędkość minimalna, macie zgodę na podejście, pad 0-7, jesteście czwarci w kolejce. Jupiter, zwolnij do prędkości minimalnej. Zwalniaj, Jupiter, zwalniaj. Przed tobą jeszcze dwa samoloty, muszą zjechać z pasa. Saturn, uwińcie się tam, postarajcie się jak najszybciej zwolnić pas, pierwsza droga kołowania w prawo. Merkury, lewo, 1-7-5.
Merkury. Tutaj Merkury 2, jesteś na 2500 stóp, sugeruje zwiększenie do 3000. Jupiter 1 do wieży. No dawaj. Czy mam zgodę na lądowanie? Kontynuuj podejście. Saturn, wołaj mi, jak zwolnisz pas. Jupiter, kontynuuj podejście, zniżaj. Kontynuuj podejście na razie. Jupiter, jak możecie, pospieszcie się z zwolnieniem pasa. Boże, Saturn, szybciej zjeżdżajcie z pasa. Jupiter, jesteś za wysoko, nie wylądujesz. Jupiter, utrzymuj kierunek pasa, wznieś na 5000 stóp. Jupiter, dobra, na 5 zjeżdżamy z pasa. Przyjął. W takim razie Neptun, masz zgodę na lądowanie, powtarzam, lądowanie, po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w prawo, parkuj na dowolnym wolnym miejscu postojowym. To samo do Saturn, jak zjedziecie z pasa, parkuj się na dowolnym miejscu postojowym. Neptun przyjął komunikat. Merkury 1 w lewo, 083. 083, Merkury 1. Merkury 2, kontynuuj jeszcze na obecnym kursie. Jupiter w lewo na 250, utrzymuj 5000 stóp. Otwieram. Merkury 1, skoryguj w lewo na 067. 067, Merkury 1. Merkury 2 w lewo na 070. Merkury 1, utrzymuj 250 węzłów. Merkury 2, utrzymuj 250 węzłów. Utrzymujemy 250 węzłów, Merkury. Jupiter, kręć w lewo 250. Jupiter, w lewo 250. Jupiter, potwierdzam. Neptun, też dom. Witamy Neptun, pierwsza w prawo i parkuj się na dowolnym miejscu postojowym. Przyjął Jupiter 250. Przyjął Jupiter, przyspiesz się do 350 węzłów. Jupiter 350. Merkury 1, lotnisko 17 mil na kursie 069 od ciebie. Potwierdź, jakby też miał wizual, albo chwycisz wiązkę ILS. Potwierdzimy, jak znajdziemy wizualnie, albo znajdziemy wiązkę ILS, Merkury 1. Merkury 2, w prawo 070. Przyjął, dzięki. Przyjął, dzięki. Tower, Merkury 2. Mamy awarię odbiornika ILS. Proszę o zgodę na podejście VFR. Tak, tak. Podchodzimy w takim układzie wizualnie. Merkury 2, możesz przyspieszyć do 200 węzłów. 200. Merkury 1, lotnisko
10 mil przed tobą, zniżaj do 2500 stóp. Zniżamy do 2500 stóp, lotnisko zasięg wzroku, Merkury 1. Przyjął. W takim razie Merkury, dzięki, przejdź na 131,0 Kobuleti wieża. Przechodzimy na 131,0 Kobuleti wieża, dzięki. Merkury 2, jesteś na ścierce, utrzymuj wysokość, lotnisko 070 od ciebie, 16 mil, potwierdź jak będziesz miał wizual. Kobuleti wieża, cześć, Merkury 1 na podejściu wizualnym. Cześć, witamy, macie zgodę na lądowanie, po wylądowaniu pierwsza droga kołowania w prawo, kołujcie na dowolne, wolne miejsce postojowe. Mamy zgodę na lądowanie, po wylądowaniu pierwsze w prawo i kołowanie na dowolne miejsce postojowe, Merkury 1. Neptun 2 do wieży, Neptun 2 na taksi, wyłączam. Przyjąłem, dziękuję. Merkury 2, lotnisko 070 od was, 12 mil. Widzicie już lotnisko? Macie wizual, czy nie? Merkury 2? Merkury 2, jesteś jeszcze na 255,0? Jupiter na 250. Tak, tak, ale tu jeszcze było Merkury. Jupiter, skoro się odezwali już, to w lewo na 209, zwolni do 200 węzłów. Merkury 2, potwierdźcie wizualne lotnisko. Potwierdzam lotnisko w zasięgu wzroku. Okej. Okay. Merkury 2, jesteście drudzy w kolejce do lądowania za Merkury 1. Przejąłem drugi. Jupiter 2-0. Przejął. Jupiter zwolni, zwolni, zwolni. Jupiter 250 węzłów. Jupiter 250 węzłów. Jupiter w lewo na 070. Jupiter 070. Merkury 1, proszę pospieszcie się z opuszczeniem pasa, po opuszczeniu zameldujcie. Merkury 2 na ścieżce. Merkury 1 przyjąłem. Jupiter w prawo 088. Jupiter w prawo 088. Jupiter, zniżaj do 3000 stóp. Powtórz. Pas czysty, Merkury 1. Przyjął, Merkury 2, macie zgodę na lądowanie. Po wylądowaniu, pierwsza droga kołowania w prawo, zajmijcie dowolne miejsce postojowe. Zgoda na lądowanie, po wylądowaniu, kołowanie w prawo. Merkury, Jupiter w lewo na 071. Jupiter w lewo 070. Jupiter 070. Przyjął. Jupiter, potwierdź mi, że masz kontakt wzrokowy z lotniskiem. Mam kontakt wzrokowy z lotniskiem. Przyjął. Jupiter, w takim razie kontynuuj podejście. Skontaktuj się z Kobuleti wieża na 131,0.
Pytam. Jupiter to Jerzy Kobulet. O, witamy, witamy. Potwierdzamy kontakt radarowy. Kontynuujcie podejście. Zniżajcie, Jupiter. Jesteście dużo za wysoko. Zniżajcie. I hamujcie. Jupiter, dodatkowo wyrzućcie podwozie, to was dodatkowo zwolni. Jupiter. Niżej jeszcze. Dużo niżej. Dobra, już według twojego uznania. Okej, dziękuję, możecie koło właśnie miejsca postojowej włączać. Jupiter na ścierce. Jupiter, witamy na Ziemi. Opuśćcie pas. Pierwszą drogą kołowania w prawo kołujcie na dowolne miejsce postojowe. Wieża nieoperacyjna 5 minut. Jupiter. Po skołowaniu na miejsce postojowe włączajcie. Jupiter potwierdza, dzięki za lot. Dobra, witamy na Ziemi, zamykamy kontrolę, zamykamy serwer. Dzięki serdecznie wszystkim i zaraz jestem na tym spiku. Dziękujemy.
Tak sobie myślałem właśnie. Buch. No ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyś odsyłał na kręgi, naprawdę. To jest, wiesz, niech zawisną chwilę i wtedy puszczasz na dolądowanie, nie? No.